Dzień dobry, dobry wieczór Państwu z tej strony Guti. Dzisiaj chciałem powiedzieć kilka słów o książce pod tytułem Miedzianka Historia Znikania autorstwa Filipa Springera. Książka ta to reportaż, który przedstawia historię miejscowości Miedzianka oraz porusza losy jej mieszkańców. Obecnie Miedzianka jest to wieś około 20 km od Jeleniej Góry, chociaż w latach 1519-1945. Miała ona prawa miejskie. Miejscowość była znana przede wszystkim z górnictwa, srebro, miedź, a także inne pierwiastki oraz produkcji piwa. Kiedyś znana była jako Kupferberg, później Miedziana Góra i na końcu Miedzianka, ponieważ miejscowość ta przechodziła z rąk do rąk. Ponieważ miejscowość ta znajdowała się w Prusach, a obecnie w Polsce. Autor przedstawia dzieje miejscowości od samego początku, aż do chwili, kiedy. Miedzianka zniknęła, czego można się domyślić po tytule książki oraz przedstawia także dalsze dzieje mieszkańców Miedzianki po tym, jak już ta miejscowość zniknęła. I na początku bardzo skrótowo przedstawia dzieje Miedzianki od momentu jej założenia do mniej więcej połowy XIX wieku. Jest to głównie opis wojen, które przetoczyły się przez ten teren i innych nieszczęść, które spotkały tę miejscowość. Później pojawia nam się jeden z bohaterów, czyli Georg Franz i jest to mniej więcej połowa... XIX wieku. Historia przedstawiana przez autora troszkę zwalnia, troszkę więcej mamy informacji, później jest Druga wojna światowa, a następnie dzieje powojenne i wtedy ta narracja zwalnia, ponieważ autor posiada więcej źródeł, może więcej powiedzieć o tych czasach, a także może posiłkować się rozmowami, które przeprowadził z mieszkańcami miedzianki. Więc tak przedstawia się ogólny zarys tego reportażu. Oczywiście będzie nas interesować pytanie, co się stało, że miedzianka zniknęła i w jaki sposób się to wydarzyło i co stało się z jej mieszkańcami. Jeżeli chodzi o plusy, to na pewno jednym z nich jest to, że autor przedstawia pewne wydarzenia z kilku często bardzo odmiennych perspektyw, co ja bardzo cenię w reportażach. I dzięki temu na podstawie tego, jak autor przedstawił historię tej miejscowości, możemy zobaczyć, że Czasami po latach fakty są, są wyginane, naginane do potrzeb bieżącej narracji. W mojej opinii kolejnym plusem jest także to, że historia, którą przedstawia autor, wskazuje, pokazuje, w jaki, jak wiele złego mogą zrobić dla społeczności niedomówienia i jak wielkie nieporozumienia mogą wprowadzić zwykłe plotki. I też także przedstawia tu nieco zaraz polskiej mentalności i niestety odwołuje się tu raczej do jej negatywnych aspektów. Plusem dla mnie również jest to, że mamy takie pewne drobne perełki narracyjne, które pokazują pewien szczegół, pewien detal z większej całości, ale dzięki temu mamy jakiś ogląd na rzeczywistość. Żeby lepiej zobrazować to, co mówię, może przedstawię pewien przykład, ale także, żeby nie poruszać treści tej książki. Powiedzmy, że autor opisuje los jednego liścia na drzewie w przeciągu roku, pokazuje wszystkie zmiany, co się z nim dzieje, i my oczami wyobraźnie widzimy ten liść. Ale jednocześnie z tyłu głowy mamy to, że te zmiany nie dzieją się tylko w obrębie jednego liścia, tylko cały świat się wokół zmienia. A tutaj też mamy pewien detal, który pięknie obrazuje całość zachodzących zmian. Przejdźmy zatem do minusów. Moim zdaniem głównym minusem wadą tej książki jest styl, w którym została ona napisana. Ponieważ na początku dzieje miedzianki są bardzo skrótowo przedstawiane i jeżeli na przykład staramy się zapamiętać wszystkie wydarzenia, wszystkie fakty. Wszystkie nazwiska, wszystkie postaci to jest to próba z góry skazana na niepowodzenie, ponieważ, ponieważ jest tego zbyt dużo do zapamiętania. A także na przykład niektóre nazwiska nie pojawiają się już dalej w książce, więc przez to ten odbiór może być nieco utrudniony. Więc jeżeli staramy się zapamiętać nazwiska, licząc na to, że na przykład pojawią się później w tekście, to możemy być rozczarowani i Dlatego ja radzę w przeczytaniu tej książki starać się jednak skupić na głównym wątku, na dziejach tej miejscowości, ale w takim bardziej sensie ogólnym niż na losach poszczególnych bohaterów. Czasami mam wrażenie, że ten styl starał się być takim stylem fabularyzowanym, czasami nie, to się zmieniało, nie, nie było żadnego takiego przeskoku pomiędzy tym. Plotł się także w pewnej części dość często powtórzenia. Mam wrażenie, że autor też skacze pomiędzy bohaterami, pomiędzy czasem wybiega w przyszłość, i te pewne nieoczywiste zmiany w narracji wprowadzają chaos. Oczywiście są też momenty, w których ta narracja jest dosyć płynnie przedstawiona. W książce także występują zdjęcia, tylko moim zdaniem z nimi jest pewien problem, ponieważ nie mają opisów, co jest moim zdaniem takim zabiegiem dosyć e, dziwnym. Jeżeli chodzi o podsumowanie, to muszę przyznać, że mam nieco mieszane odczucia. Wobec tej książki, ponieważ jeżeli spojrzymy na tę książkę jako historię miejscowości, która przetrwała wiele wojen, wiele czasu, ale jednak wydarzyło się coś takiego, że jednak to miasto przegrało tę walkę, to można powiedzieć, że jest to piękna opowieść. Jeżeli skupimy się na tym, że jest to historia miasteczka, które przechodziło z rąk do rąk i łączyło się z trudnymi dziejami dwóch, a nawet trzech narodów, to też odbiór tej książki będzie inny. Przy czym nie mamy tego powiedzianego wprost i po pierwsze czytelnik musi sam to odkryć, a po drugie musi też przebnąć przez ten styl, który szczególnie na początku nie jest najprzyjemniejszy. W mojej opinii, jeżeli autor książki skupiłby się bardziej na dziejach powojennych, a o tych wcześniejszych wspomniał w dosyć krótkiej, przyjaznej formie, to ta książka byłaby atrakcyjniejsza w odbiorze. Więc gdyby książka była sprawniej napisana, gdyby ta narracja była przeprowadzona w inny sposób, to zapewne powiedziałbym coś innego, ale na ten moment odnoszę wrażenie, że jest to książka niszowa dla osób zainteresowanych dziejami na tamtych terenach. Ale być może tak nie jest. Książka jest kierowana do szerszego grona odbiorców tylko ja do tego grona się nie zaliczam. Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę i do usłyszenia.